Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Tutaj budynek główny mieści się obecnie w dawnej dzielnicy, w dawnym mieście Rozwadowie, a obecnie dzielnica Stalowej Woli, miasta, które kończy właśnie 75 lat swojego istnienia. Przed muzeum znajduje się taka ekspozycja dosyć oryginalnej rzeźb wykonanych ze stali chyba nierdzewnej i granitowych otoczaków. Anioł głównym akcentem tego jest. Dzisiaj mamy 8 stycznia 2014 roku. To jest budynek, pałac dawnego właściciela Rozwadowa i Charzewic chyba Lubomirskiego z herbem nad wejściem, nad tym portalem. Obecnie znajduje się tu piękna wystawa o przędzy barwnej nici, czyli zadziwiający świat kolorów. W ludowej tradycji piękna, fantastyczna wystawa. Warto obejrzeć. Tutaj w otoczeniu tego muzeum jest takie miejsce, gdzie jest rzeźba plenerowa. Wielu autorów stała chyba ekspozycja, prawda? Głównie granit, jak widać. Nie będziemy tutaj, tu jest sporo tego wszystkiego. Pora jest wczesna wiosna tej zimy, jakoś tak, prawda? W lecie tu musi być przyjemnie. Tutaj ogródek plenerowy. Także to